Rzeczywiście, jak się zastanawiam, jakby porównać debatę, która się toczy obecnie w Polsce, jeżeli ją w ogóle można nazwać debatą w ustach niektórych przedstawicieli niektórych formacji, a jaka powinna być. To przypomina różnicę między mechaniką precyzyjną, gdzie trzeba być precyzyjnym, delikatnym, używać zręcznych ruchów i trafionych decyzji, a zwykłym okładaniem się kijem bejsbolowym czy cepem, jak to się dzieje w ustach niektórych polityków. Jeden, to mi się wydaje, nawet z tej okolicy pochodzi, słynie jako lider. Także, ale ten się wyróżnia. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, żeby nie przedłużać, że jako człowiek odpowiedzialny za jakość debaty w Senacie jestem niezwykle uczulony, żeby nie powiedzieć przeczulony, na temat tego, żeby spierać się na argumenty, żeby spierać się na wymianę myśli, żeby zgodnie z schopenhauerowskimi definicjami erystyki, czyli nauki prowadzenia sporów, żeby być po tej szlachetnej stronie. Jak tylko któryś senator przekracza te granice, natychmiast jest karany. Ostatnio jeden z senatorów PiS-u, mniejsza nazwisko, porównywał Tuska do Hitlera. To jest nie do zaakceptowania. To jest obrzydliwe i niemoralne i spotkała go sankcja ze strony Komisji Etyki i tak dalej. Mam w tym dobrych pomocników, tu obecną panią marszałkinię, tu obecnego pana senatora, tutejszego chłopaka z okolic, czy pani senator Jazłowieckiej, którą teraz losy polityczne, zdaje się, kierują do Sejmu, żeby tam niosła tą pochodnię dobrej debaty. Ponieważ wychodzimy z założenia, że czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, robimy od dłuższego czasu spotkania z młodzieżą. Mamy salę na 100 osób, to zapraszamy zwykle 3 klasy licealne z całej Polski, gdzie oni dyktują debatę, na jaki temat chcą dyskutować. Od wagarów, po mniejszości seksualne, perspektywy pracy, wojny w Ukrainie. Zapraszamy też uczniów ukraińskich, którzy się uczą w szkołach, czy polskich, czy ukraińskich. Jestem pod wrażeniem, jak oni szybko opanowują nasz język. I moja rola i moich współmoderatorów to jest tylko taka, żeby pilnować jakości tej debaty, żeby ich uczyć prowadzenia sporu. Bo to trzeba umieć. Jak ktoś nie umie, to ucieka się do inwektyw, do ataków ad personam, do obrażania czy do krzyku, czego nie cierpię, bo jak już dyskutant zaczyna krzyczeć, to znaczy, że przeważnie nie ma wiele do powiedzenia. Takich spotkań już było kilkanaście, czy nie kilkadziesiąt, bo to ponad 2 lat funkcjonuje. Oni to sobie nazwali gadka senacka i rzeczywiście niektóre te rozmowy nawet dla nas, dla tego pokolenia dziadersów, czy jak oni tam czasami mówią, to były szokujące. Ale uczą się debatowania, uczą się bronienia swoich racji, uczą się przekonywania innych i mam nadzieję, że to jakiś plon za jakiś czas wyda. O Senacie mogę mówić długo, ale w tym aspekcie to mam wrażenie, że jakość debaty w Senacie ciągle, mimo że temperatura bywa gorąca, to nie chodzi o letnie emocje. Ale może dlatego, że senator ma prawo mówić 10 minut, a jak jeszcze nie skończył, to mu przydzielamy drugie 5 minut. To w 10 minut, jeżeli ktoś jest zdyscyplinowany językowo, to naprawdę można przekazać mnóstwo informacji. I może to jest ten faktor. Może jest to, że żeby zostać posłem, to jak jest się na dobrej liście, to bywało, że 800 głosów wystarczało, czyli rodzina i znajomi. A żeby zostać senatorem, to trzeba było minimum chyba
40, 50 czy 100 kilkadziesiąt tysięcy głosów. Czyli ta selekcja, jesteśmy też trochę starsi, więc pewne emocjonalne stany przypisane młodzieży, to proszę odebrać, bo to może ważny telefon. Także nie wiem, jaka jest diagnoza, ale cieszymy się, że staramy się wyznaczać pewne standardy debaty i stąd w porozumieniu z panią redaktor Czyż narodził się ten pomysł, żeby ten kaganek dobrej jakości debaty nieść w Polskę. Byliśmy już w tylu miejscach, że już nawet nie potrafię wymienić w ilu, ale na Śląsku to już chyba jest trzeci czy czwarty raz. Także jesteśmy z tego niezwykle radzi, niezwykle się cieszymy, bo ja jako wieloletni wykładowca akademicki uwielbiam otwarte spotkania. I teraz tu staramy się, już mamy taki wypracowany modus operandi, że nie gadamy za długo, tylko przechodzimy do kwestii dyskusji, pytań, odpowiedzi, komentarzy. To zawsze jest bardzo, bardzo fajna część tych spotkań.